Siemano, powiedzmy, że w taki sposób teraz rozpoczniemy. Dzisiaj sobota, więc jutro mamy start. Zaczynamy obydwoje dzień od treningu obwodowego, później jemy śniadanie, później pakowanko, jeszcze muszę skoczyć do sklepu. Robimy michę na dziś i na jutro ze względu na to, że nie mamy mieszkania wynajętego z kuchnią, tylko i wyłącznie mieszkamy w hotelu, więc mamy nadzieję, że chociaż czajnik będzie, bo chcemy sobie płatki ryżowe zalać, żeby było smacznie i wygodnie. Okej, zakupy zrobione. Zaraz Wam pokażę, co będę dokładnie gotował na dzisiaj. W tej chwili skończyłem nakładać kolor. Czekam, aż schnie i biorę się do garów. Jeszcze muszę się spakować. Na pewno w tej chwili nie wygląda to najlepiej. Ale to jest dosłownie chwila, moment, bo to do ciuchów swoich nie ma nic do zabrania. Są stałe rzeczy, które się bierze i raczej nie ma żadnych dodatków, więc raz, dwa będzie i docelowo około 13 wyjeżdżamy. Okej, na tą chwilę wygląda to tak. Jako drugi posiłek dzisiaj, bo pierwsza była jajecznica z dwoma plasterkami boczku i z kapustą, jako drugi jest płatki jaglane, odrobinka odżywki białkowej, daktyle, rodzynki i banan. Później dwa razy będzie ryż basmati, daktyle i rodzynki. Jeden posiłek na dziś, drugi na jutro. Tutaj jeszcze dojdzie kurczak, 300 gramów łącznie, ryż basmati, buraczki. I jeszcze przede mną jest do zrobienia, są omlety. Omlety na jutro na śniadanie, plus ryżowe placki, też w stylu omletów, takie pancake'i, ale to dopiero nagram później. Nie Londyn, jedziemy na Radom. Z opóźnieniem przeze mnie. Bo jak jest, zwykle, jak zwykle spóźniony. Halo? Jeszcze nie zdążyłem placków zrobić. Uwaga, proszę Państwa, dotarliśmy, jest wspaniale. Więc teraz, idę na dwójkę. Uważajcie, trzeba przesunąć trochę. Nie, nie ten. Co ty nie powiesz? Spruter jej. Trzeba było się pruć. Siemaneczko, sportowe świry. Właśnie zbieramy się na weryfikację. Prawdopodobnie, a raczej na 99% Seba jeszcze będzie szedł na saunę, żeby zbić, bo brakuje tam kilograma. Natomiast ja po prostu od razu się zweryfikuję. Być może jeszcze namówimy mojego brata na start, bo mam zapasowe spodenki startowe, ale najpierw by musiał ogolić nogi, więc nie wiemy, czy się jeszcze zdecyduje. Elo. Proszę Państwa, jesteśmy na siłowni w Radomiu. W tej chwili strefa relaksu. Ja wszedłem jedynie na asekurację. Natomiast mój wspaniały przyjaciel Sebastian... O, nie widać niestety. O, coś tam się przebija, zaraz go zobaczycie. Siedzi sobie na saunie. Derrick siedzi sobie na saunie, albowiem no, musi zrzucić lekko ponad kilogram, więc zaiste takie 3-4 wejścia po 10, maksymalnie 15 minut będą. Natomiast ze względu na to, że nie pił dosyć długo oraz również nie spożywał nic, no to jestem w formie asekuracji. Bardzo dziękujemy obsłudze siłowni za to, że pozwolili nam wejść bez opłaty i że byłem w stanie wejść jako dodatkowa asekuracja. Ogólnie nie jest źle. Ładowanie przebiega zgodnie z planem. Jest dobrze, jest moc. Po ostatnim starcie troszkę zmieniliśmy podejście. Ja na przykład ładuję się tylko i wyłącznie dzisiaj. Jutro nawet zaczynam dzień śniadaniem białkowo-tłuszczowym, bo sobie zrobiłem omleta w Krakowie. I jedynie tuż przed startem będę się doładowywał prawdopodobnie tylko i wyłącznie Oreo, waflami ryżowymi. Przedtreningówka będzie i być może kajmakiem. No i w sumie to było na tyle. Sebastian na 90% podejdzie tak samo do sprawy. W tej chwili dzisiaj zjem około 4,5-5 tysięcy kalorii, jakieś 700-800 gram węgli.
W zależności od tego jeszcze jak apetyt im będzie dopisywał, to jest po pierwsze, po drugie jak będzie się zachowywało ciało, a po trzecie w zależności od tego jak jutro będziemy funkcjonować, mam na myśli jaki będzie harmonogram imprezy, bo do tej pory niestety to jest nieznane. Jak się tylko się zweryfikujemy, no to wracamy od razu do hotelu odpoczywać, jeść. Jeszcze zrobimy dzisiaj bardzo lekki trening, tak żeby organizm mógł dobrze rozprowadzić te makroskładniki po ciele. Głównie taka bardzo delikatna obwodówka 10-minutowa. Będziemy mieli jeszcze do zrobienia kolor do nałożenia znowu. No i jemy, śpimy, rano wstajemy. No i trzeba wyjść na scenę, zrobić swoje. Jutro startujemy zarówno na imprezie pod nazwą Debiuty, jak na imprezie pod nazwą Mistrzostwa Polski. Czyli to nie jest jedno i to samo. To są dwie różne imprezy, natomiast połączone w jeden dzień. No i w obydwu bierzemy udział. Sebastian w kulturystyce klasycznej oraz w kulturystyce do 80 kg, 70 kg. Ja natomiast męska sylwetka, tak jak do tej pory, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnio. Mądrzej się o te doświadczenie. Proszę Państwa, delikatnie mówiąc, to co zaraz zobaczycie, mnie wręcz przeraża. Trochę kabli, węży, glist. O mój Boże. Człowieku, ja jadłem dopiero co. Stań tyłem. Na plecach tak nie widać. Słabo zrobiło. Pokaż kopyto. Tylko bez jajeczka. No właśnie, to nie wiem. Nie, ty nie pokazuj. O fuck. Łej, nie napinaj się teraz. Sobie udało się zmieścić w limit. W tej chwili jesteśmy w Biedronce. Ładowanko leci mocno. Sebastian, co kupiłeś do ładowania? Kupiłem sobie ciasteczka Oreo. Później ty możesz zaprezentować. Kupiłem sobie masełko orzechowe, rodzynki, wodę i masę kajmakową. Tak jest. Ja mam już swoją w domu. Jeszcze teraz winko i lecimy dalej. Nie chcę da grasso, pizza da grasso jest do dupy. Tak nagrywam to. Chcę inną pizzę na ładowanie z salami i oliwkami. Natomiast tymczasem, proszę Państwa, wiekopomna chwila. Sebastian dzisiaj nie jadł nic, a teraz je masło orzechowe. O, jak on to je. Pokaż, jak jesz. Nigdy pokaż. Nie, pokaż. Nie będę pokazał. Pokaż masło, że to jest masło, żeby uwierzyli, że nie wpieprzasz musztardy. I teraz... Jeszcze mogę pół widelca sobie zjeść. Ale to tak smakuje, jak nie wiem co. Jak masło orzechowe. Nie, to nie smakuje jak masło. Pokaż żołowe. Jak jesz, pokaż. Tak sobie biorę, pyk. I ciach babkę w piach. Dobra, zamknij. Okay, jest już pół do 11:00. Zaraz ja się będę jeszcze smarował. Czemu w ogóle zacząłeś? Czemu zacząłeś w ogóle filmik o to? Ej! Ej, jest już pół 11:00. I w ogóle śmiejemy się z tego, jakie kiedyś mieliśmy bancory wywalone. Bebzole. Seba jak miał Maćka w najgrubszym punkcie, to łapał tyle. A teraz Seba, pokaż ile jesteś w stanie złapać Macieja. Macieja? No ty nic nie widzisz na tym tyle. Dawaj! Skóra! Ups, no, jeszcze dzisiaj jedna porcja michy, jeszcze dzisiaj jedno malowanie i w sumie to było na tyle, więc będzie ogień. Jutro lecimy gdzieś tak koło, no przed 9:00 pojedziemy sobie już tak. No, tak żeby być, no przed 10:00 na miejscu, na spokojnie, no. Bo dopiero na miejscu się dowiemy jaki będzie harmonogram imprezy i tak dalej, co jest trochę nieporozumieniem, no ale trudno. Trzeba się zdążyć pomalować. Wybrązowić. Dokładnie. Seba musi wydepilować brwi i będzie super. Będzie super. Jo.